I wracamy do naszego studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na antenie Telewizji Republika. Bardzo nam miło, że Państwo spędzają z nami sobotnie popołudnie, wczesne popołudnie. Mam nadzieję, że za oknem pogoda się poprawi, bo jak dzisiaj do stacji jechałem, to na Mazowszu nas dzisiaj nie rozpieszcza ciepło, co prawda, ale warunki do latania szczególnie nie najlepsze. Generał brygady pilot Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Stąd od tej pogody i lotnictwa zacząłem, ale my nie tylko tą pogodę atmosferyczną, ale także pogodę polityczną chcieliśmy opisać. Zobaczmy, jaka jest aura wokół jednego z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w historii współczesnej Polski, czyli w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na początek naszej rozmowy to niech głos zabierze premier Donald Tusk. To fragment wystąpienia z Rady Gabinetowej. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Wielki niepokój niektóre aspekty, jeśli chodzi o CPK, budzi także w naszych regionach, w województwach, tam gdzie powstały i dobrze funkcjonują lotniska regionalne. Tak mówił premier Donald Tusk w miniony wtorek. Proszę, panie generale, powiedzieć, czy pan zna takie analizy, bo oczywiście wszyscy się rzucili szukać tych analiz, jeszcze chyba ich nie znaleziono. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo z analizami prawnymi przy okazji przyjmowania mediów publicznych, że się rozpłynęły te analizy i nikt już nie wie, gdzie są. Znaczy, jak z tymi analizami rządu Donalda Tuska będzie, panie generale? Są takie analizy, które mówią, że to jest projekt, no, który może się źle skończyć, który może być albo finansową, albo z punktu widzenia militarnego klapą. No ja myślę, że powinien nasz premier z kimkolwiek spotkać się z wojskowych, a tym bardziej z NATO. Wówczas powinien zadać pytanie, jakie jest ich zdanie, jaki pogląd na temat posiadania takiego miejsca, takiej strefy, która będzie niezbędna z punktu widzenia obronności państwa. To jest klucz, to jest hasło wywoławcze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Niemców, Francuzów, którzy panu premierowi są najbliżsi w tego typu rozgrywce czy powiedzmy informowaniu, to niech ich zapyta rzeczywiście, w jaki sposób będzie realizowane przedsięwzięcie zabezpieczenia i logistyczne przerzuty sił w rejon wschodniej flanki NATO. Myślę, że każdy mu w tym momencie powie, że po pierwsze odsunięcie samej Jasionki, która jest na granicy, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińskiej, zagrożonej zresztą przez nie tylko ataki, ale przyszłościowo taki scenariusz może się wydarzyć, że Ukraina nie poradzi sobie. Wówczas odsunięcie takiego miejsca i hubu logistycznego dla dowódców, dla sił NATO, dla sił europejskich o 200-300 kilometrów od samej granicy będzie kapitalne, miało znaczenie. Taki CPK, który projektowany jest właśnie w bezpiecznej odległości od wschodniej flanki NATO, to jest strefa, która jest zaliczona do infrastruktury krytycznej o podwójnym przeznaczeniu. I dlatego jeżeli nigdy nikt nie zapyta, czy to od pana Laska, czy obojętnie kogo z polityków nie będzie interesował ta problematyka, to nigdy nie dowiemy się, jakie znaczenie dla obronności NATO i Europy całej będzie miało to przedsięwzięcie. A jakie będzie miało? Niedawno w jednym z wywiadów minister prezydencki Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówił, że Polska musi być gotowa do rozładowania w krótkim czasie całych jednostek, i to takich dużych jak brygada, 3-4 tysiące żołnierzy plus ciężki sprzęt, że obecne polskie możliwości infrastrukturalne nie są zdolne do tego typu operacji wojskowo-logistycznych. No to dotyczy zarówno sprzętu, który organicznie wchodzi w skład jednostek wojsk sojuszniczych, jak i wyposażenia, stąd te liczby. To mówimy o tych przerzutach z zewnątrz.
Polska jest również w tym wypadku państwem gospodarzem i na Polsce właśnie spoczywa przyjmowanie sojuszniczych jednostek wsparcia, czyli ten nasz HNS, państwo gospodarz, będą mogły lądować samoloty specjalnego przeznaczenia, czyli zarówno z ciężkim sprzętem wojskowym, z systemami, ze środkami bojowymi i żołnierzami, tak jak pan redaktor powiedział, jak i z pomocą humanitarną. To właśnie tam będzie odbywać się cała ewakuacja rannych, chorych, jako miejsca docelowe, ale i możliwe do przerzutu w głąb ugrupowania wojsk sojuszniczych czy do konkretnych państw. Tego typu zabezpieczenia, one są we wszystkich rejonach tam na świecie, tam gdzie dzieją się bardzo krytyczne rzeczy, powiedzmy tam, gdzie są warunki. No dobrze, a po co takie wojenne? Duże lotnisko? Może da się to zrobić w szeregu małych lotnisk regionalnych, że taka brygada sobie leci i jeden batalion ląduje we Wrocławiu, drugi batalion ląduje gdzieś tam pod Poznaniem, a jakaś kompania ląduje w Elblągu i potem się zjeżdżają w Polsce. To może jest wykonalne, nie potrzeba jednego dużego hubu logistycznego. No właśnie, i to są tak zwani zwolennicy likwidacji takiego przedsięwzięcia, którzy nie mają bladego pojęcia o funkcjonowaniu, o zabezpieczeniu działań operacyjnych wojsk. To są ludzie, którzy działają na niekorzyść nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej i samego NATO, wypowiadając takie bzdurne rzeczy, że oto na małych lotniskach również będzie można lądować. Tak, będzie można lądować, ale w bardzo ograniczonym zakresie i w taki oto sposób, że tylko i wyłącznie może z pomocą humanitarną lub z jakimiś częściami zapasowymi, które nie będą miały większego wpływu na prowadzenie operacji obronnej czy wręcz walki bezpośredniej. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o zabezpieczeniu, gdzie mają lądować samoloty, które będą na pokładzie miały bardzo ciężkie, bardzo wymagające i duże gabarytowo sprzęty, to proszę zauważyć, że na lotnisku Jasionka możliwe było wylądowanie dwóch samolotów, do czterech maksymalnie, i rozładowywanie ich, ponieważ dróg kołowania nie mają odpowiednich. Można było rozładować je wyłącznie tylko w rejonie pasa startowego, czy niektórzy mówią drogi startowej. Więc wybudowanie o takiej długości, o takim gęstości same podłoże, Polska w tej chwili nie posiada takiego lotniska i takich możliwości. Chciałem zauważyć, że nawet Berlin nie posiada takiego lotniska, a zatem może we Francji, może gdzieś w Monachium lub we Frankfurcie, a wówczas przetransportowanie dużych ilości sprzętu będzie zajmowało kilka dni, a nie kilka godzin w tej właśnie krytycznej sytuacji, w tym krytycznym momencie. Panie generale, to już na koniec pytanie, czy no, to jest tak, że w Polsce ludzie się znają. Często dość dobrze, liczba ekspertów jest ograniczona. Pan generał pewnie zna większość ekspertów od wojskowego transportu lotniczego. Czy gdzieś już słychać, żeby minister Lasek zamawiał ekspertyzy, chodził, pytał, rozmawiał, żeby gdzieś realnie analizował sytuację, czy jak na razie to wszystko jest tylko w wypowiedziach polityków, a ekspertów rząd o zdanie jeszcze nie zapytał? Jak to się w środowisku rozkłada? Ja bym panu Laskowi powiedział, że panie Lasek, niech pan zajmie się rzeczywiście zebraniem informacji na temat hubu i logistycznego zabezpieczenia i działalności operacyjnej wojsk i zobowiązań naszych sojuszniczych, które Polska podpisała zarówno z Unią Europejską, jak i z NATO, a nie pan zajmuje się tylko napisami na dropsach. To są bardzo niepoważne czynności, które on i bardzo niepokojące informacje, które przekazuje naszemu społeczeństwu.
to będzie na pewno zapamiętane i tego nikt nigdy nie wybaczy. Nie tylko panu Laskowi, jeżeli swoim zaniechaniem doprowadzi do wstrzymania czy zatrzymania tej inwestycji, ale również premier nigdy się z tego nie wytłumaczy, dlaczego zaniechał takich działań i będzie musiał wszystko, że tak powiem, no, wszystkie karty wyłożyć na wierzch, i o co tym będzie niekorzystne. Mówił generał Dariusz Wroński, były dowódca wojsk aeromobilnych. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Na państwu dziękuję za uwagę, ale zobaczymy się jeszcze nie raz dzisiaj, a teraz już zapraszam na serwis informacyjny.